pokoju. Co tam? No, no nie jest wszystko po staremu. Mama sprząta w kuchni. Aha. No. Jaki... A resztę, o nic. No nigdzie nie chodzę, bo jest bardzo gorąco i... A u ciebie? W porządeczku, właśnie byłam na filmie. Dlaczego tak mówisz, że sama nie chodź po mieście? Dobrze. Proszę cię, nie chodź sama. Nie ma sensu. Porządek. Pokazałam ten tatuaż, który mam z tobą. Tak. Ten, nie wiem, czy go pamiętasz. Pamiętam. No, i powiedziałam, że to jest Alicji w Krainie Czarów i trochę opowiedziałam o tobie i o naszej relacji, że jesteś właśnie jak ten kapelusznik z Alicji, że mnie tak prowadzisz i że pokazujesz mi świat, że jesteś takim moim... takim, wiesz, pokazującym drogę i że ja taka zagubiona dziewczynka jak ta Alicja. W tym świecie. No i w ogóle chciałam ci powiedzieć, że odbiór wszystkich ludzi, którzy tutaj są, to są takie panie nauczycielki w ogóle, że był bardzo pozytywny i wszyscy mówili, jaka fajna relacja i w ogóle. To było takie bardzo miłe. To miłe, miłe i na pewno było miłe. Ja też miłe, to miłe, same słuchanie to jest miłe. Od zawsze lubiłam bajki Disneya. Były one dla mnie przykładem takich pięknych relacji, nie tylko w miłości, ale też w rodzinie. I pewnego razu byłam na Alicji w Krainie Czarów w kinie, na tej nowszej wersji. I była tam taka scena, kiedy kapelusznik rozmawiał z Alicją zaraz po tym, jak chcieli uratować zamek. I on powiedział do niej: Alicja, w ogrodach pamięci, w pałacach sennych marzeń, tam spotkamy się wiele razy. I przykładem kapelusznika dla mnie jest mój tata, ponieważ on mnie tak samo jak Alicję prowadzi przez swój świat wyobraźni, pasji, marzeń i zawsze próbuje zarazić mnie wszystkim tym, co pozytywne. A taką Alicją, trochę zagubioną dziewczynką, która myśli, że jest w stanie zbawić świat, jestem ja. Dlatego filmem, który moim zdaniem zmienił trochę patrzenie na to, co mnie otacza i na moją relację z tatą, jest właśnie Alicja w Krainie Czarów. Hatter? It's you! Have we met? And we could pass. Gdzieś tak dwie godziny do tyłu się bardzo, bardzo, bardzo źle czuło. A co? Teraz się polepszyło, nie wiem. A co się działo? Po prostu słabo mi było, dąbdlenie. Tak się zaczęłam martwić o siebie. Mm-hmm. Dąbdlenie i nie mogłem w przód chodzić, bo cała głowa mi latała. Ojej. Jak Boga kocham. No. Mój tata ma 75 lat. I myślę, że teraz już trochę stara się mnie przygotować na swoje odejście, więc moim zdaniem jednym z takich powodów, dlaczego robię te tatuaże, jest właśnie to, że teraz już będzie ze mną na zawsze.